Najwcześniejszy opis interwencjonizmu państwowego w literaturze światowej ze wszystkimi zgubnymi skutkami. Tylko ludzie nie czytają Starego Testamentu. To jest właśnie błąd. Młodzi ludzie się wstydzą, bo uważają, że to jest obciach i moherostwo, oszołomstwo. Tymczasem tam jest, to jest literatura, wielkie dzieło literatury światowej. Nie trzeba wierzyć w Boga koniecznie, żeby się o tym przekonać, prawda? I tam jest opis interwencjonizmu państwowego ze wszystkimi zgubnymi skutkami. To jest ten Józef Egipski od 7 lat chudych i tłustych. Co on zrobił? Józef Egipski przekonał faraona, który go zrobił za to pierwszym ministrem, no łajdak niesamowity, przekonał faraona, że trzeba wprowadzić podatek dodatkowy, bo przecież jakieś musiały być już wcześniej, 20-procentowy podatek w naturze, w zbożu. Pierwsza polityka interwencyjna. Wprowadzenie nowego, wysokiego, 20% podatku w zbożu. Wprowadzenie tej polityki pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia następnych polityk interwencyjnych, bo przecież trzeba było powołać armię poborców, pisarzy, którzy by oszacowali zbiory u każdego chłopa. Zakładam, że uczciwie ten podatek był pobierany, że tam nie było nadużyć, tylko no, jedna piąta. No to musieli sprawdzić, ile chłop zebrał, prawda? Żeby mu uczciwie wymierzyć jedną piątą. I to armia pisarzy musiała być, przecież komputerów nie było wtedy. Co więcej, to zboże trzeba było gdzieś zmagazynować, bo przecież jakby takie sypano na piasek, to by tam myszy to zjadły i tyle. Trzeba było kolejną politykę interwencyjną, budowy magazynów i budowy kosza dla żołnierzy, którzy by tego pilnowali, bo jakby nie, to by 10 razy to samo zboże przywozili, prawda? Jasne. To z kolei wymagało piątej polityki interwencyjnej. Odciągnięcia z rolnictwa robotników do budowy i zwierząt pociągowych. Przecież kamienie ktoś musiał wozić żydowskie te. Wystarczyło 7 lat takiej polityki, żeby zrujnować rolnictwo i nastała klęska głodu. Co wtedy Józef zrobił? Zboże, które skonfiskował w podatkach, zaczął sprzedawać po spekulacyjnych cenach. Skąd wiemy, że po spekulacyjnych? Ano z Biblii. Bo tam autor skrupulatnie wszystko pisze, że w ciągu roku zgromadził w skarbcu faraona wszystkie pieniądze, jakie były w ziemi egipskiej. Więc musiał nieźle drzeć. Prawda? Za to zboże, które zabrał za darmo. No, w następnym roku już pieniędzy nie było, prawda? Finansowego kapitału nie było, więc za to zboże, które wcześniej ludziom zabrał im inwentarz żywy i martwy. Ale głód trwał nadal. Tym bardziej, że zabrał im inwentarz, prawda? W następnym roku zabrał ziemię, a w następnym samych chłopów w niewolę. Oni się sprzedali w niewolę za żywność, która wcześniej została im odebrana. Pierwszy w literaturze światowej opis utworzenia kołchozu. Warto czytać takie rzeczy dla przestrogi. Dla przestrogi. Jak to, jak liczymy, że coś tam interwencjonizm przyniesie błogosławione skutki, to historia Józefa Egipskiego powinna na każdego działać jak zimny prysznic. Pierwszy w historii literatury światowej opis stworzenia kołchozów.